Zespół Lunatyp postanowił włączyć się w obchody stulecia odzyskania niepodległości. Grupa w powiększonym składzie wystąpiła w piątek 9 listopada w cieszyńskim browarze. Jak przyznaje wokalistka Dagmara Dorda, w repertuarze patriotycznym muzycy czują się bardzo dobrze. Kiedy to pierwszy raz zagraliśmy 3 maja koncert pieśni patriotycznych w trio, od razu zrodził się pomysł na większy projekt, na większy koncert, większy skład, ponieważ od razu poczuliśmy, że repertuar patriotyczny niesie z sobą bardzo duże emocje i emocje to jest nasz klimat, więc chcieliśmy zaprezentować coś większego, coś jeszcze bogatszego. Gościnnie zespołem zaśpiewała Magda Grzegorzek, na instrumencie klawiszowym zagrał Maciej Musiał. Lunatyp w powiększonym składzie wykonał utwory znane, jak i te mniej popularne. Staraliśmy się, żeby był to bardzo różnorodny koncert, żeby było coś, co ludzie też znają, rozpoznają, typu utwory Wojenko-Wojenko, Biały Krzyż, Rozkwitały Pąki Białych Róż, ale też utwory mniej znane, takie jak Ostatni List, Dziewczyna z Granatem, coś współczesnego, Miasto. Tak się składa, że akurat w Polsce powstaje dużo takich filmów o tematyce wojenno-patriotycznej i tak się złożyło, że muzyka do tych filmów jest zwykle bardzo dobra, na bardzo wysokim poziomie. To jest na pewno duże źródło inspiracji dla nas, po prostu właśnie kinematografia. Ten repertuar jest tak dobrany, żeby właśnie każdy znalazł chyba coś dla siebie. No te pieśni niektóre mają po kilkadziesiąt lat i wszyscy je znamy praktycznie od małego i myślę, że Każdy gdzieś tam czuje, że jest trochę o nim mowa w tych utworach, czy jakoś go one może dotyczą. Lunatyp w patriotycznej odsłonie wystąpił w miniony weekend m.in. także w Sosnowcu. Dla portalu Śląska Cieszyńskiego x.pl Marta Szymik-Telesz.